Rozmowa dnia, Adam Bysiek. Witam ponownie na antenie News 24. Szanowni Państwo, Franciszek Michera, naprawdę warto to nazwisko i imię zapisać, bo to przykład na to, jak można w zawrotnym tempie skutecznie i szybko awansować. Najpierw z adwokata ultrakatolickiego stowarzyszenia Fundacji Ordo Iuris na prokuratora Prokuratury Krajowej. Z tego stanowiska można też w zawrotnym tempie nagle stać się sędzią, mimo tego, że dostaje się dużo wyższe oceny w nielegalnie działającej KRS niż sędzia z wieloletnim stażem. No, ta historia jest tak zawiła, że o komentarz dziś spytamy sędziego również represjonowanego, sędziego Justiti, pana sędziego Piotra Gonciarka. O tym dziś w rozmowie dnia. Adam Bysiek, zapraszam. I państwa, i moim gościem dziś na naszej antenie jest ponownie sędzia Piotr Gonciarek. Panie sędzio, dzień dobry. Dzień dobry państwu. To ja może przypomnę naszym widzom. Pan Michera nie był dotąd bardzo znany. Wcześniej był adwokatem, który współpracował między innymi z ultrakatolickim Ordo Iuris. W styczniu 2022 roku został prokuratorem rejonowym w Mińsku Mazowieckim i 7 grudnia tego roku, czyli kilkanaście godzin temu, został powołany na stanowisko sędziego przez upolitycznioną KRS i dostał, co ciekawe, dużo wyższe oceny od tej neo-KRS, mimo że nie ma doświadczenia sędziowskiego, niż jeżeli inna sędzia z Lidzbarka, która wiedzę i doświadczenie ma znacznie większe. Panie sędzio, jak to możliwe, że właściwie bez żadnego trybu nagle zostaje się sędzią, będąc jeszcze 12 miesięcy wcześniej adwokatem? Gdzie wiedza, gdzie szkolenie, gdzie jakaś procedura? Małe tylko sprostowanie, on został na razie desygnowany, bo KRS, tak naprawdę obecnie neo-KRS, składa wniosek do prezydenta o powołanie na urząd prezydenta, ale ostatecznie sędzia już zostaje w momencie, kiedy prezydent powoła kogoś na urząd sędziego. Natomiast ale tylko formalność teraz. No wie pan, w przypadku tego pana pewnie tak, ale w przypadku wielu innych osób okazało się, że nie jest to formalność. Powiem tak, sprawa jest prosta. No, skoro mamy gremium skrajnie upolitycznione, które jest złożone z ludzi, którzy swoją pozycję finansową, zawodową zawdzięczają ministrowi Ziobrze, to ono desygnuje ludzi, którzy są mili temu rządowi. Problem nie jest w tym, że ten pan na przykład prywatnie ma jakieś poglądy, nie wiem, nazwijmy to konserwatywne, no może mieć takie poglądy, także sędzia, prywatnie, i prawnik. Problem jest w tym, że on ma poglądy bliskie rządowi, bliskie ministrowi Ziobrze, jego otoczeniu politycznego. Skoro takie poglądy ma, to jako adwokat został prokuratorem i go skierowano do wydziału, który ściga sędziów i prokuratorów, czyli tak zwany osławiony WSW Prokuratury Krajowej. I skoro tak, to ponieważ wystąpił też między innymi w sprawie Igora Tulei, domagając się jego doprowadzenia przymusowego. Czyli zatrzymania, skucia w kajdanki, do więzienia, do Bruktury, to żeby widzowie mieli cały obraz. Dlatego, że według pana Ziobry, pana Michery, jego szefa, panów z WSW, to sędzia Tuleja popełnił przestępstwo i w ogóle ma ochronny immunitet. Wiemy, że nie miał ochronnego immunitetu i wiemy, że żadnego przestępstwa nie popełnił. Więc skoro tak się zasłużył, być może jeszcze jakieś inne czynności wobec odważnych sędziów, prokuratorów pan Michera podejmował, to dostał nagrodę, prawda? To ludzie Ziobry w neo-KRS-ie desygnowali go, byłeś sobie pół roku prokuratorem, no bo raptem, no nie cały rok, ale w styczniu został ten pan prokuratorem, a teraz zostaniesz sędzią. Tutaj jak w soczewce widać, na czym polega ten patologiczny system. Bo to nie są jakieś takie rzeczy, mogliby słuchacze powiedzieć, a ja tego, o co tu chodzi, się spieramy KRS na OKRS. No spieramy się o to, że ta nielegalność powołania na OKRS, że oni są wybrani przez polityków, skutkuje tym, że wybierają swoich, nie kierują się kompetencjami, tylko kierują się kluczem politycznym, ideologicznym, czy nawet towarzyskim. No, panie sędzio, ciekawe jest to, że w tym samym czasie o to samo powołanie, jeżeli mówię, nie używam żargonu prawnego, proszę mnie śmiało strofować, zabiegała również pani sędzia z wieloletnim doświadczeniem, która od wielu lat zajmowała się bardzo, ale to bardzo skomplikowanymi sprawami. Jednak jej kandydatura okazała się dla członków upolitycznionej KRS dużo mniej istotna i ważna niż kandydatura pana prokuratora, który nigdy nie prowadził takich spraw, który nie ma w ogóle w tym doświadczenia, który był tam tylko delegowany przez ministra Ziobro. Jaką dziś ludzie mogą mieć gwarancję, że trafiając na wokandę, na przykład do takiego pana, ich sprawa będzie chociaż merytorycznie, normalnie i przyzwoicie rozstrzygnięta? To jest niemożliwe. Otóż to, taki patologiczny system nominacji powoduje to, że ludzie bez kompetencji osiągają wysokie stanowiska, których nie powinni osiągnąć.
To, co pan mówi o tym, że wygrał ze sobą trochę lepsze kompetencje, większe doświadczenie, większy staż pracy w sądzie, to nie jest jednostkowy przypadek. Takich przypadków było dziesiątki, jak nie setki. Wygrywają ludzie, którzy są nasi, czyli są bliscy politycznie Ziobrze, obozowi rządzącemu, których KRS po prostu wybiera, bo oni są nasi, tak? Będą nas wspierać w tej polityce bezprawia, tak? Będą w pełni takimi neosędziami. Więc wybiera się ludzi, którzy są bliscy rządowi. Wybiera się też ludzi z jakichś powiązaniach rodzinnych, towarzyskich, bo tam przecież czyjaś siostra, czy konkuben dostaje nominację. No to tak się niestety dzieje. Tymczasem, jeśli chodzi o pana Michera, trzeba jedną rzecz powiedzieć. W sprawę Igora Tulei, w tą idiotyczną i kompromitującą sprawę, w sensie próbę jego zrobienia z niego przestępcy, było zaangażowanych szereg prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych. Począwszy od autora tego wniosku o uchylenie immunitetu, pana prokuratora Dariusza Ziomka. On już się zmęczył pracą w WSW, już go tam nie ma. Wrócił do rodzinnej miejscowości. I każdy z tych prokuratorów, absolutnie każdy, musi odpowiedzieć za to, co zrobił, dyscyplinarnie. Bo próba postawienia sędziego za to, że kontroluje w sposób zgodny z prawem decyzję prokuratury, nie pozwala zamieść pod dywan skandalicznej decyzji prokuratury o umorzeniu postępowania i za to sędzia ma mieć zarzuty karne, jest działaniem intencjonalnie złym, jest działaniem na zamówienie polityczne. Tak kazał Ziobro, może Święczkowski, tego oczekiwali politycy. I ci ludzie, pan Ziomek, pan Dąbrowski, Piotr prokurator, pan Stanisławczyk, który kiedyś był, trzeba powiedzieć, kiedyś był radnym PiSu, pan Michera i inni, będą musieli za to odpowiedzieć. Podobnie jak osoby przybrane w togi, które zawiesiły Igora Tulei, którym się wydawało, że są sądem. Ja tylko dodam do informacji naszych widzów, bo to chyba skomplikowana sprawa, że z informacji, do jakiej dotarliśmy poprzez próbę nawiązania kontaktu skuteczną, ale rozmowy już niekoniecznie z kilkoma członkami NeoKRS, dowiedzieliśmy się, że znaczenie przy tym wyborze miało to, że pan Michera pracuje w Prokuraturze Krajowej oraz że jest wykładowcą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która podlega w pełni decyzjom ministra Ziobro. Panie sędzio... Tylko chciałem zgłosić pytanie, bo wczoraj na naszej antenie gościnią była pani prokurator Ewa Wrzosek, która powiedziała mi takie zdanie, że prowadzenie przez prokuratora, jak i sędziego działalności politycznej jest nielegalne. I zapytała mnie to, dlaczego pan minister Ziobro jest politykiem, a jednocześnie prokuratorem. Czy pan mógłby nam pomóc na to pytanie odpowiedzieć? Znaczy, no, mamy patologiczny ten system prokuratury polegający na tym zerwaniu z tym, co było wcześniej, czy z tą reformą, że prokurator generalny był prokuratorem niezależnym, nie był politykiem. Mamy tą, ponownie taką, to są wzorce tak naprawdę z czasów PRL-u, taką unię personalną, że prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości. No, ale są nie tylko przecież politykiem, członkiem rządu, ale są także zwykłym prokuratorem, no, takim, który tak naprawdę minister Ziobro może wykonać każdą czynność, którą może wykonać prokuratura. Tak naprawdę minister Ziobro może pojawić się w sądzie, tak, w charakterze prokuratora. Może oskarżać, może podpisać apelację. Wszystko może. Więc to jest ta patologia, bo jeżeli na czele prokuratury będzie stał polityk, to ona nigdy nie będzie niezależna i zawsze będą decydowały względy polityczne o tym, komu przedstawiamy zarzuty, wobec kogo umarzamy postępowanie i tak dalej. Tu padła nazwa, pan wymienił szkołę, w której miał wykładać pan Michera. Żebyśmy dobrze wiedzieli, co to jest, bo to nie jest jakaś renomowana placówka, jakiś uniwersytet czy coś takiego. To jest szkoła, która do niedawna była szkołą kadry służby więziennej, taką zawodową szkołą dla funkcjonariuszy służby więziennej, no, którą zmieniono nazwę, zrobiono z niej placówkę Ministerstwa Sprawiedliwości i tam się kształci takie kadry pana ministra Ziobry. Tak? No, nie jest to jakaś... Ta szkoła w Popowie? Czy ja się mylę? Znaczy nie w Popowie, bo tam jest coś do doskonalenia, ale już trudno teraz wskazać, tu aktualnie ma tą siedzibę, bo tam jest kilka ośrodków doskonalenia, szkół zawodowych dla służby więziennej. Aktualnie ta szkoła ma siedzibę w Warszawie, ale ona jest oparta na kadrze szkolącej funkcjonariuszy służby więziennej, więc nie jest to żadna renomowana placówka. A to, że ktoś tam wykłada, to nie jest na zasadzie takie, że go Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński zaprosił do prowadzenia wykładów, tylko po prostu go minister Ziobro czy jego podwładny tam skierował, więc to nie jest żadna jakaś zasługa i osiągnięcie pana Michery, że w takiej oto sobie szkółce dla funkcjonariuszy on tam wykłada. Naprawdę to jest żaden powód, żeby go wysoko oceniać.
No właśnie, bo w tej sprawie pojawia się jeszcze jedna znamienna postać, to Arkadiusz Ziarko. Czy ja państwu wyjaśnię, neosędzia nominowany przez nielegalną neo-KRS, który obecnie orzeka na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. I ten pan, sędzia dokonywał oceny, jak twierdzi, merytorycznej, dobrej, finalnie pozytywnej dla pana Michery i stwierdził tak, że pan Michera ma dużą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu przepisów, jest pracowity, poprawnie redaguje pisma procesowe, zna orzecznictwo i doktrynę prawną, ma też wysoki poziom wiedzy prawniczej i wszechstronne zainteresowania bronił klientów. Panie sędzio, w oparciu o jakie kryteria pan Arkadiusz Ziarko mógł dokonać takiej oceny, skoro pan Michera nie prowadził żadnej sprawy? No więc właśnie, no to co pan powiedział, to jest taka, pan, to pokazuje tą patologię, tak, że neosędzia dokonuje oceny kandydata neosędziego, tak? Czyli jakby no, generuje kolejnego bezprawnie powołanego sędziego. No, to, że ktoś zna prawo, je rozumie i ma jakąś wiedzę, to można powiedzieć o każdym tak naprawdę. No, ale żeby stać sędzią, trzeba mieć tą wiedzę szczególną. Żeby stać sędzią sądu okręgowego, trzeba mieć wiedzę wyższą niż przeciętną. Więc to, co pan tu przytoczył, to jest takie zdawkowe. No, większość prawników zna prawo i pewnie jest jakoś pracowita. No, podejrzewam, zakładam, że w mojej grupie zawodowej tych leniwych jest znacznie mniej niż ludzi pracowitych, więc z takiej oceny to przytoczone tak naprawdę nic nie wynika. Panie sędzio, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wytłumaczenie nam, jak mogło dojść do tego awansu. Pewnie za chwilę będziemy o nim mówić, że neosędziego, dziś jeszcze prokuratora, który dostał awans, powołanie od upolitycznionej neo-KRS, sędzia Piotr Gonciarek Justitia, dziś państwa i moim gościem, panie sędzio, dziękuję. Dziękuję bardzo. I państwu również kłaniam się dziś nisko. Dziękuję za dzisiaj spędzone wspólną godzinę w ramach dwóch wydań Rozmów Dnia. Serdecznie zapraszam do oglądania powtórek. Najciekawsze fragmenty klasycznie Twitter, Facebook i YouTube. Tam na państwa czekamy. A dla tych, którzy jeszcze wczoraj nas nie oglądali, przypomnę, cały czas mogą państwo obejrzeć całkowicie za darmo całą rozmowę z panią prokurator Ewą Wrzosek. Szczerą i głęboką rozmowę, w której mówi o tym, jaka będzie jej przyszłość i o tym, jak doszło do nielegalnego, jej zdaniem, przeszukania jej gabinetu pod jej nieobecność dokładnie tydzień temu. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego czwartkowego popołudnia, a ja z państwem spotykam się jutro o podobnej porze, rzecz jasna, tylko w ramach Rozmowy Dnia na antenie News24. Przyjemnego wieczoru, popołudnia.